To jest już legenda, prawdziwa legenda, jedno z pierwszych produkowanych 3-metrowych wędzisk karpiowych do łowienia ze środka pływającego. Wędzisko Daiwa Crosscast 300 sprzed 12 lat. Wtedy nawet nie oferowane w Polsce, no bo u nas się mówiło, kto będzie łowić karpie na 3-metrowe kije. No i co? Minęło 12 lat. Właściwie nie znam karpiarza, który nie miałby w swoim ekwipunku wędki 3-metrowej. Ten Crosscast 300 był wędziskiem o parabolicznej akcji, fenomenalny do holu z łódki, pod warunkiem, że nie było zaczepów. Dzisiaj wiele się zmieniło po tych kilkunastu latach. Oprócz tego, że Daiwa dalej oferuje serię karpiówek Crosscast, ale to już są zupełnie inne kije. Kije podzielone na dwa odrębne modele. Pierwszy z nich to Crosscast EXT, przeznaczony właśnie do stockingu, no i przede wszystkim do łowienia ze środka pływającego. Wędzisko 3-metrowe, ale o składzie 1,30 m po złożeniu. A to dzięki temu, że jedna z części jest teleskopowa. To jest dość popularne ostatnio. Również Daiwa wprowadziła ten sposób, że mamy tutaj teleskopowy fragment, dzięki któremu to wędzisko po złożeniu jest o wiele krótsze. To, że jest to teleskopowy element, w niczym nie przeszkadza, jeżeli chodzi o akcję i moc tego wędziska. A propos mocy, to jedna zasadnicza rzecz wyróżniająca dzisiejsze wędziska, zwłaszcza to wędzisko od tych sprzed lat. Crosscast EXT. Jest to seria wędzisk zarówno 9-stopowych, to taki typowo do stockingu, jak i 10-stopowych, czyli 3-metrowych, o krzywych ugięcia 3 funty, 3,5. No i to najnowszy model o krzywej, uwaga, 4,5 lipsa. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Skąd ten pomysł? No oczywiście z doświadczeń nad wodą. To wędzisko 3-metrowe sprzed lat, którego używałem kiedyś, było świetne, fenomenalne, ale kiedy przyszło nam do łowienia w zaczepach, kiedy karpia trzeba było powstrzymać, nie starczało mu mocy. Tak samo z wędziskami 3 i 3,5 funtowymi, one też czasami nie wytrzymywały tego oporu karpia, którego trzeba było za wszelką cenę zatrzymać przed zaczepami. Stąd wziął się pomysł wędziska 4,5 funtowego. I to wcale nie jest kij do spomba. Nie, to jest kij do łowienia, ale o mocy zupełnie niesamowitej. To jest niezwykle mocny blank. Podstawa każdego wędziska z kompozytu węglowego HMC+. Jeszcze na zewnątrz on nie jest lakierowany, jak widać strukturę maty węglowej świetnie widać, dlatego że powłoka zewnętrzna jest z włókna węglowego. Wędzisko wyposażone standardowo, oczywiście w najlepsze elementy, bo to jest uchwyt DPS, uchwyt kołowrotka, rękojeść z pianki przelotki Seaguide, startowa 40 mm do tego typu łowienia, zupełnie rzecz naturalna, ona nie musi być w żaden sposób większa. No i akcja tego wędziska, ona jest semiparaboliczna. Mógłbym powiedzieć, że progresywna również. To trudno tutaj użyć odpowiednich słów, dlatego że to trzeba spróbować w kontakcie z rybą, kiedy jesteśmy na pontonie, kiedy wkłada ta wędka niezwykłą siłę na powstrzymanie ryby, która nam gdzieś tam w zaczepy ucieka. Oczywiście ja za chwilę tutaj tak na sucho spróbuję wygiąć ten kij i zobaczyć, jak wielka moc jest w dolniku tej wędki, co pozwala nam naprawdę na bardzo siłowy, mocny, ale bezpieczny hol karpia. Tak jak mówiłem, to jest połączenie akcji parabolicznej, bo właściwie całość wędziska się wygina,
z progresywną, dlatego że czym mocniej karp ciągnie, tym bardziej wygina się dolnik, chociaż on w tej chwili czuje, że dopiero do tego momentu jest wygięty, natomiast przy jeszcze mocniejszych szarpnięciach zacznie pracować dolnik. Seria EXT, czyli Extension Carp, to oczywiście dedykowany kij do łowienia ze środka pływającego. Natomiast jeżeli ktoś chciałby mieć również wędzisko crosscast, ale do łowienia z brzegu, do rzutów, no to proszę bardzo, jest crosscast XT predysponowany właśnie do tego. To zarówno krótsze wędziska 3-metrowe, jak i o długości 3,60 i 3,90 metra okrzywych ugięcia 3-3,5 funta. Tu mam przed sobą wędzisko 12-stopowe o krzywej 3,5, dedykowane właśnie do dalekich rzutów. Ono zbudowane jest na bazie maty węglowej, takiej samej jak w tym poprzednim modelu. Podobnie zresztą wykończone, z przedłużanym dolnikiem również z pianki ułatwiającej uchwyt, ale jedna różnica, bo to typowe wędzisko rzutowe, to pierwsza startowa przelotka o średnicy 50 mm. To jest wędzisko rzutowe, ale które bardzo przyjaźnie dla wędkarza, powiedziałbym, w ten sposób zachowuje się podczas holu. No nie jest bardzo sztywne, ona ładnie się ugina, ale przy rzucie fantastycznie gasi drgania, co pozwala dla kogoś, kto potrafi oczywiście daleko rzucać, na naprawdę ekstremalne odległości. Spróbuję rzucić po raz pierwszy tym wędziskiem. Sam jestem ciekawy wrażeń. Konstrukcja tego kija jest taka, że wybacza błędy. Ktoś, kto nie jest specjalistą w rzucaniu, ktoś, kto nigdy nie używał takich naprawdę sztywnych, mocnych wędzisk rzutowych, doskonale znajdzie się łowiąc tym kijem. Może nie osiągniemy jakichś ekstremalnych rzutów długości 150-160 metrów, ale przecież nie o to chodzi. Normalnie łowiąc, łowimy na 100-120 metrów i takie odległości tym wędziskiem są do osiągnięcia właściwie przez każdego. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma seriami crosscast, EXT i XT, widać po średnicy blanków. Ktoś, kto łowi przede wszystkim z wywózki albo potrzebny jest drugi zestaw właśnie do łowienia z pontonu, ten model EXT będzie idealny. Natomiast XT to typowe wędzisko do łowienia z brzegu w tej wersji 3,5-funtowej również do dalekich rzutów.